Stanisław. Witam Państwa dzisiaj równie serdecznie jak wczoraj wieczorem. Przede mną Andrzej wspaniale energię w tej przestrzeni stworzył, szczególnie czytając wiersze. Umysł ludzki reaguje bardzo mocno na dźwięk, na słowo. Poezja czy dźwięki instrumentów są czymś tak wspaniałym, że umysł nie może tego zablokować. Bo na słowa szkoleni przez nasze szkoły, które powinny nas uczyć, ale tam nikogo się nie uczy, tylko się szkoli, sprawia, że bardzo mocno reagujemy na znaczenie słów. Dlatego jednym z paradygmatów, który sobie wziąłem za cel, żeby zmienić, to sprawić, by używane słowa znaczyły to, co znaczą. Wczoraj Franz Zalewski bardzo fajnie dał informacje o tym, jak w językach słowiańskich, polskim, rosyjskim, jak mocno zawarta jest stara informacja. Informacja o tym, kim jesteśmy. Ja też do tego elementu, kim jesteśmy, nawiązałem wczoraj. Jeśli są tu osoby dziś, które były wczoraj, może w nocy zastanowiły się głębiej na tym, kim są. Andrzej mówił, że nie jesteśmy młotkiem, nie jesteśmy innymi urządzeniami. Ja mam troszkę inne spojrzenie na te młotki i traktory. One są też przejawem Stwórcy, bo moje doświadczenie i postrzeganie świata jest takie, że Stwórca już wszystko stworzył. Stworzył też bogów, jest wielu bogów. Bogów, Bóg świata tego zaślepił nasze umysły całkowicie. Ale jest wiele wszechświatów, wielu bogów, ale Stwórca jest tylko jeden. I on już wszystkie warianty stworzył. I teraz, jeśli potrafimy skorzystać z naszej wolnej woli, a to jest tylko możliwe wtedy, kiedy rozumiemy, kim jesteśmy, to wtedy możemy przejawiać tą doskonałość, którą jest Stwórca. I to przejawiać ją we własnym ciele, we własnych słowach, we własnych myślach, w tworzeniu przestrzeni, bo to, co tu się dzieje, co jest, jako ta gęstość trzecia, jak ją nasze środowisko nazywa, powstaje, czy jest formowana ze stwórczej energii dzięki nam, dzięki naszym słowom i naszym działaniom. I teraz, żeby nasz umysł tych naszych działań, tego doskonałego przejawiania nie blokował, to warto oprócz ćwiczenia myślenia nauczyć się świadomie przestawać myśleć. Mnie mój mistrz wiele lat uczył, jak brałem wahadło do ręki, patrzył na mnie i mówi: Stanisław, przestań myśleć, poczuj. I właśnie gdy ktoś deklamuje poezję albo gra szczególnie na archaicznych instrumentach, które nie podlegają nowoczesnym strojeniom, które poprzez to strojenie potrafią z ludzi wydoić całą energię. Wy sobie nie zdajecie z tego sprawy, szczególnie na początku, jak słuchanie tej nowoczesnej muzyki wyciąga z was energię. Ponieważ my jesteśmy źródłem tej energii, wszystkiego, co się wkoło przejawia, to na początku, jak ten koń uderzony batem, nawet więcej pociągniemy. I to
To jest największe niebezpieczeństwo, że ludzie nie rozumieją tego, że to oni są źródłem, że to oni są w źródle. Próbują gdzieś to źródło szukać. Natomiast to jest tylko doświadczenie, wychodzenie ze źródła. I teraz ta muzyka, to strojenie jest tak przygotowane, żeby tylko jeden dźwięk, ten, którym się stroi, był pełnym obiegiem, czyli miał pełną częstotliwość. Wszystkie pozostałe dźwięki są już niepełne. Nie ma pełnego zamknięcia, tak jakby na sinusoidce to pokazywał. I w ten sposób dźwięki przez obecne instrumenty generowane nie tworzą figur przestrzennych, tak jak matematyka obecnie nauczana nie pracuje z przestrzenią. Posłuchajcie wykładów Franca Zalewskiego. On tam pięknie tłumaczy, jak 2 razy 2 jest 4, 2 na 2 jest 5, a 2 żdy na... Żdy 2 jest też co innego. To jest matematyka piętnastkowa i szesnastkowa jest matematyką, która pracuje z przestrzenią. I to jest wielka osobowość. Ja jestem zachwycony tym, co robi Franz i wszędzie go polecam, chwalę. Bo tak jak z dźwiękiem. Dla mnie dźwięk był wielką miłością. Jako chłopiec grałem na różnych instrumentach. Wiele czułem i to strojenie, o którym mówię, jest przez wrażliwe osoby wyczuwalne. Kiedyś na Harmonii Kosmosu uciekło mi nazwisko tego artysty. Był taki eksperyment zrobiony, że dwa fortepiany były przygotowane. Jeden w stroju... Możdżer. O, przepraszam, panie Leszko, że pana zapomniałem nazwisko. Możdżer. Dwa instrumenty i Możdżer grał na tych instrumentach na zmianę. I jak była transmisja przez mikrofony i głośniki, trudno było to zauważyć wszystkim. Ale gdy dźwięk został ten elektroniczny wyłączony, to natychmiast wszyscy poczuli tą różnicę. Te dźwięki na 432 wchodzą do naszych uszu. Są delikatniejsze, mniej głośne. Przez to nie traktują naszego organizmu jak organizmu konia. Że dostajemy tym batem dźwiękowym i wtedy organizm rzuca rezerwy energetyczne i nawet pobudza nas. Dlatego jest takie szaleństwo w tych różnych miejscach, gdzie się gra. Natomiast z czasem dochodzi do wyczerpania, bo te dźwięki 440, czy tam 442, czy inne, które nie tworzą pełnych dźwięków, wyciągają energię z nas. Czy my, próbując doprowadzić nasze ciało do harmonii, po prostu rzucamy na siły, na pomoc naszemu organizmowi, naszej przestrzeni, bo tak jak Andrzej pięknie powiedział, my bez przestrzeni, bez przyrody, bez żywiołów, bez tych wszystkich energii, które były stworzone, czy pojawiły się na ziemi przed człowiekiem, my bez tego nie możemy istnieć. To cały system, w którym my jako naczelni mamy za zadanie tym wszystkim się opiekować. Nie władać, tylko dostajemy to pod opiekę. Żebyście to prawidłowo przyjęli od Stwórcy, tak jak z tymi talentami. Jeden dostał jeden, drugi dostał pięć, drugi jeszcze więcej, jeden zakopał, drugi rozmnożył, a trzeci roztrwonił. Tak samo zachowują się ludzie w tej przypowieści, opiekując się swoim ciałem, opiekując się przestrzenią czy wszechświatem, bo każdy z nas ma swój wszechświat. Wymiarów jest nieskończona ilość, chociaż stare kultury, żeby ułatwić ludziom kontakt z tymi wymiarami, z tymi energiami, pewne
takie uregulowania stworzyły. Ja bardzo mocno interesowałem się kulturą Majów i Lakoty i te kultury mają w swoich zasobach wiedzy różne kalendarze, różne koła, koło zdrowia, koło świata i na przykład wczoraj mówiłem bardzo dużo o wiedzy, że to jest podstawa i wiary, i wolności, i własności, i wolnej woli, bo jeżeli tej wiedzy nie mamy albo mamy fałszywą wiedzę, to źle wybieramy, mamy nieprawidłowe postrzeganie tego, co jest naszą własnością, a co dostaliśmy pod opiekę i tak dalej, i tak dalej. I w tych kulturach wszystko też zaczyna się od wiedzy. To jest punkt wyjściowy. Wiedza zastosowana w praktyce staje się mądrością. I tu pan Babalski dotknął tego. Ta mądrość przychodzi z doświadczeniem, z używaniem wiedzy. Co nie oznacza, że rodzące się nowe istoty nie są mądre. Ja używam innego słowa, one są doskonałe. Doskonałość jest całością tego wszystkiego, a mądrość jest takim naszym lokalnym dobrem, lokalną energią, która się generuje, wytwarza, jak stosujemy wiedzę w praktyce. Zapamiętajcie, choćbyście wysłuchali 100 wykładów i przeczytali 1000 książek, a nie zastosujecie tego w swoim życiu, to nadal będziecie mało mądrymi. Nie będę używał mocniejszych słów. I teraz, jeśli już jesteśmy mądrzy, to możemy doświadczać prawdy. Ale tej prawdy, która nie boli, bo wiecie, że wielu z nas tutaj doświadczyło bardzo bolesnych wydarzeń związanych z prawdą. Ale to się dzieje tylko wtedy, jeżeli jeszcze nie jesteśmy dostatecznie mądrzy i nie rozumiemy, że to od nas zależy to, jak przestrzeń wokół nas pracuje, bo ona jest zestrojona z nami. Nikt za was niczego, nic nie zrobi. Natomiast jest bardzo ważne, że każdy z nas tutaj siedzących jest jak taki punkcik świecący, jak piksel na ekranie telewizora czy komputera. Może nie wszyscy to wiedzą, ale myślę, że większość, bo z technologią jesteśmy lepiej oswojeni jak z własnym ciałem w dzisiejszych czasach, wie, że te punkciki nie świecą wszystkie takimi kolorami, jak my to widzimy. Że są trzy takie podstawowe kolory i każdy z nich z odpowiednią intensywnością, jak zaświeci, to zostaną uzyskane wszystkie pozostałe. I tutaj bym taką metaforę do nas jako istot ludzkich pozwolił sobie wam zaproponować, żeby mózg z umysłem mogły się dogadać, o co to chodzi, bo bardzo często jak rozmawiam z ludźmi, to mówię, no ale przełóż mi na to, na coś takiego, co bym ja zrozumiał. Więc te świecące punkciki każdy może dostrzec. Może jak się przybliży do telewizora, kiedyś były one jeszcze bardziej widoczne, teraz na plazmach to już ich nie widać. I teraz z wyrzutni lecą elektrony, uderzają w te punkciki. Tak jak każda istota, każdy z nas jest na takiej srebrnej nici podłączone i elektrownia jest gdzieś, a my tu świecimy. I teraz jakim światłem zaświecimy? To zależy od nas. My mamy większe możliwości jak plamki na ekranie monitora. Natomiast potrzebne jest to połączenie, potrzebne jest to zasilanie. I wtedy, jeżeli większa grupa, więcej tych punkcików zaświeci w tej harmonii, o której mówił Andrzej, czyli będziemy zgodni w swoich myślach, działaniach, słowach, odczuciach, wtedy dzieją się
bardzo ważne i niepowtarzalne wydarzenia. Dochodzi do trwałych zmian. Wielu wykładowców, ale też wielu prywatnie rozmówców mówi o tym, że potrzebne są zmiany. Ja się też z tym zgadzam, tylko zmiany mogą na różny sposób wystąpić. Możemy my je zainicjować, mogą one przyjść z zewnątrz i będziemy wtedy musieli je zaakceptować. Więc jeśli rozumiemy, kim jesteśmy, że jesteśmy połączeni ze stwórczą energią, że przez nas i z nas wychodzi to, co się wydarza na zewnątrz, ale jest prawo tego większego pola, że potrzeba nas nie jedna osoba. Jedna osoba może swoje życie zmienić. Ale myślę, że jest tu dużo osób, które chciałyby, żeby się coś zmieniło nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, bo aktualnie to, co się dzieje, to nie jest konsekwencja jednego roku czy dwóch lat. To było od nie dziesiątek, nie setek, ale jeszcze dłużej przygotowywane. Oczywiście były różne plany i projekty, a w tych projektach były różne warianty. Nie wychodzi to, to jest realizowane coś innego. Ale żebyście rozumieli, że to wszystko jest realizowane waszą energią. Jeżeli wy powiecie dość, to się wszystko zatrzyma. Ale jak będziecie mówili, nie wiem, nie rozumiem, może bym chciała. Kiedyś byłem na takim spotkaniu, mówiliśmy o zmianach i mówię, kto by chciał zmian? Wszystkie ręce się podniosły. A mówię, a kto się chce zmienić? Nie ma żadnej ręki. Te mądrości, które są w wielu książkach, na wielu wykładach się pojawiają, że zmiany zaczynać trzeba od siebie, są prawdziwe. Tylko nie musicie tego robić w samotności. Potrzeba to zrobić samemu, natomiast nie w samotności. Tak. Dotarliśmy do relacji, które na kole życia starych kultur pojawiają się, gdy już poznamy prawdę, bo staliśmy się mądrzy i stworzyliśmy harmonię, bo wiemy, jak ją stworzyć. To wtedy pojawiają się relacje. I dopiero jak te relacje są w harmonii, to możemy mówić o miłości. Znowu, żeby ta miłość nie bolała jak prawda, to potrzeba te wszystkie wcześniej elementy wykonać, doświadczyć, zaakceptować, przerobić. Wiedza, mądrość, prawda, harmonia i dopiero relacje. I w każdej relacji wtedy jest miejsce na miłość. Nawet jak ktoś jest sam. Może ktoś robił takie doświadczenie, ja je często powtarzam, staję przed lustrem, patrzę sobie w oczy i mówię, Stanisław, jesteś okej, kocham cię. Może czekacie na te słowa, bo się w dzieciństwie nie pojawiły i możecie całe życie przeżyć i nikt wam nie powie, że was kocha. Zacznijcie od siebie. Jak doświadczycie tego stanu miłości siebie, to wtedy stajecie się cierpliwi. I to, co mainstream zrobił z pomocą czy z naszą zgodą, to jest tylko i wyłącznie konsekwencja cierpliwości. Dwa kroki do przodu. Ludzie są niecierpliwi, cofają się o krok do tyłu i czekają. Tak jak teraz z różnymi obostrzeniami. Wszystko jest wyłączane. A jak już ludzie zaczną zapominać, jak było źle
i nic nie będą dalej robić, to wtedy będzie gaz do dechy. I żeby było wrażenie, bo już terroryści nie robią na nikim wrażenia, o każdy wie, kto ich finansował i skąd byli i kim byli. O wirusach, o chorobach za chwilę przejdę i powiem wam, jeżeli będziecie chcieli mnie słuchać, jakie jest moje podejście do tego. Ale teraz przez chwilę pozostanę jeszcze przy tym kole życia. Więc jesteśmy już cierpliwi. To wtedy możemy wziąć się za zdrowienie, za zdrowie. Bez wiedzy, bez mądrości, bez prawdy, bez harmonii, bez relacji, bez miłości i bez cierpliwości nie ma zdrowia. Zapomnijcie, że możecie się wtedy leczyć, czyli likwidować objawy. Ale dopiero jak będziecie w połowie drogi, bo to jest połowa drogi, możecie wyzdrowieć. I wtedy jak już żyjecie w zdrowiu, to możecie współczuć. Nie porównujcie współczucia z litością. To jest bardzo bliska osobowość. Litość i współczucie. Jak ktoś się kogoś lituje, nigdy mu nie powie prawdy. Ale jak mu współczuje, to wywali mu całą prawdę. I teraz jak umiecie współczuć, to wtedy jest czas na zmiany. Ale żeby wybrać właściwe zmiany, żeby wybrać je tak, by odpowiednie były konsekwencje tych zmian, to trzeba mieć wizję. I stare kultury różne takie rytuały przechodziły. Właśnie była podróż po wizję, podróż po moc. Nie będę mówił o szczegółach, takie rytuały przechodziłem, bo to byłoby potrzeba całego dnia, na pewno wielu godzin. Ale możecie w ten stan niemyślenia wejść, ale co nie znaczy, że zaśnięcia. Gdy przestajemy myśleć, może się uaktywnić połączenie z naszą świadomością. A to jest coś innego jak umysł. Umysł tylko będzie na to reagował, co zna. Jak coś nie zna, nie pozwalam, to niedobre i tak dalej. Natomiast świadomość to jest już inny poziom naszego istnienia. Więc za chwilę powiem, jak taki stan krótki zrobić, żeby mieć nawet szybką wizję. Ale pójdę jeszcze krok dalej, żeby to koło zamknąć, więc jak mamy wizję i wiemy, co chcemy zmienić, to wtedy trzeba się wziąć do pracy. Bo jeżeli nie zrobimy nic, tylko będziemy mówić, to nic się z tego, co zaplanowaliśmy, nie będzie mogło do końca zrealizować. W jakimś stopniu może się pojawić, bo już sam zamysł bardzo dużo generuje zmian w naszej przestrzeni, w naszym życiu. Więc wiedza, mądrość, prawda, harmonia, relacje, miłość, cierpliwość, zdrowie, współczucie, wizja, zmiany i praca. I gdy będziecie według takiego projektu pracować, będziecie świadomi, że to warto robić po kolei, bo można na skróty. Jak już raz coś takiego zrobicie, to możecie jak ten naczelny, bo takie miejsce nam dał Stwórca w tym całym systemie i wszechświecie, wejść do środka i wtedy wybierać. Może energia mądrości, może energia miłości, może energia pracy,
nie musicie biegać cały czas po tym kole. Ale gdy zaczynacie swoją podróż, swoje przejawianie się, swojej doskonałości, która jest obrazem doskonałości Stwórcy, potrzeba zrobić cały krąg, żeby poznać wszystkie elementy. A w środku jest wszystko. Tak jak w nas jest wszystko. Nie szukajcie nieba na zewnątrz, bo ono jest w nas. Nie szukajcie Stwórcy na zewnątrz, on jest w nas. On jest też i na zewnątrz. Ale żebyście nie byli tak jak ten alchemik u Paula Coelho, że zjeździł cały świat i dopiero jak wrócił tam, skąd wyszedł, to zrozumiał, że wszystko, czego potrzebował, już ma. I tą część wykładu zakończę taką dezyderatą, w której tylko fragment powiem. Ten, co ją pisał, pisze tak. Prosiłem o siłę, dostałem słabość. Prosiłem o bogactwo, dostałem biedę. Prosiłem o zdrowie, dostałem choroby. I tak dalej i kończy. Z tego, o co prosiłem, nic nie dostałem, ale przyszło wszystko, czego potrzebowałem. Więc żebyście umieli wychwytywać z tego, co się dzieje w waszym życiu, czy postrzegać to, co się dzieje, nie jako coś, co was przygniata, tylko jako szansę, jako najlepszy element na tą chwilę. I teraz już szybkim skokiem dotknę tego, co w tej chwili wszystkich może już nie przeraża, bo tutaj sami odważni się zjawili i was wiem, że już nie przeraża nic. Natomiast dopóki nie zrozumiecie mechanizmu, jaki wygenerował ten strach u ludzi i to, co się dzieje dalej, to mogą was znowu przestraszyć. Witajcie, kochani. Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrawionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur.